Stanisław Kowalski żąda przeprosin od Andrzeja Sobieraja za pomówienia. Nowe zasady programu Rodzina 500+. Zapraszamy na reportaż z wręczenia statuetek Granitowe Tulipany. Prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76 złożył w poniedziałek w Sądzie Rejonowym w Radomiu pozew przeciwko Andrzejowi Sobierajowi, oskarżając go o pomówienia i szerzenie fałszywych informacji. Chodzi o słowa skierowane pod adresem Stanisława Kowalskiego podczas konferencji z 16 maja tego roku. W dniu dzisiejszym złożyłem pozew prywatny oskarżający pana Andrzeja Sobieraja za nieprawdziwe pomówienie w dniu 16 maja na konferencji prasowej mojej osoby, pomawiając mnie, że nie brałem udziału w wydarzeniach radomskich w 1976 roku. Pan Andrzej Sobieraj podawał nieprawdziwe informacje, kłamliwe, oskarżał. W związku z powyższym nie mam innego wyjścia. Podczas konferencji Stowarzyszenia Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Radomskiego, zwołanej 16 maja w sprawie reaktywacji Komitetu Budowy Pomnika Radomskiego Czerwca 76, pod adresem Stanisława Kowalskiego padło wiele oskarżeń. W tym te mówiące o tym, że rzekomo nie uczestniczył on w wydarzeniach Radomskiego Czerwca. Sobieraj kwestionował także działalność opozycyjną Kowalskiego oraz to, że przeszedł on tak zwane ścieżki zdrowia. Prezes Stowarzyszenia Radomski Czerwiec 76 oskarżył Andrzeja Sobieraja z artykułu 212 Kodeksu Karnego o zniesławienie. To jest podobne, prywatne jak oskarżenia, podobny został złożony, taki sam jak i pan Andrzej Sobieraj w 2011 roku pomówił pana mecenasa Zbigniewa Orła. Z takiego samego oskarżenia pan Andrzej Sobieraj był skazany. Podczas konferencji Andrzeja Sobieraja zostały odczytane zeznania Stanisława Kowalskiego złożone po zatrzymaniu za udział w wydarzeniach Radomskiego Czerwca 76, w których Kowalski wyparł się udziału w zamieszkach. To była moja linia obrony, twierdzi Kowalski. To była moja linia obrony, ja nawet nie pamiętam tego, co mówiłem. A moja historia jest znana wszystkim i to, co ja robiłem, jest to nie do podważenia. Podczas majowej konferencji Stowarzyszenia Osób Internowanych i Represjonowanych w Stanie Wojennym Regionu Radomskiego udział brał także Wiesław Kobyłka, sądzony w jednym procesie z Kowalskim. Twierdził on wówczas, że Kowalski nie brał udziału w zajściach, co potwierdził w zeznaniach. Jak wynika z dokumentów IPN, żaden z oskarżonych nie przyznał się wówczas do winy. Pan Kobyłka jest takim przypisanym, był wspólnikiem do mojej sprawy. Człowiek według aktu oskarżenia wielokrotnie karany, ale tu nie o to chodzi. Chodzi o to, że może spójrzmy na zeznania pana Kobyłki, co mówił, jak się bronił, czy powiedział, że był pod komitetem, czy on w ogóle był, bo z tego co wiem, to jego nie było w ogóle w komitecie. Stanisław Kowalski domaga się od Andrzeja Sobieraja przeprosin oraz zapłaty 10 tysięcy złotych, które jak zapewnił, przekaże na cele charytatywne. Wszystkie dzieci do 18 roku życia od 1 lipca zostaną objęte programem Rodzina 500+. Rozszerzenie programu Rodzina 500+ jest kolejnym przykładem na politykę prorodzinną polskiego rządu, rządu Prawa i Sprawiedliwości. Przywiązujemy ogromną wagę do rozwoju polskich rodzin, do zapewnienia godnego bytu, godnego życia polskim rodzinom. Jest to element bezpieczeństwa ekonomicznego polskich rodzin. Nie będzie miała znaczenia sytuacja finansowa rodziny, aby móc otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Od 1 lipca drogą elektroniczną składamy wnioski poprzez bankowość, poprzez portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Empatia, a także poprzez portal ZUS. Od 1 sierpnia dodatkowo wnioski będzie można składać taką drogą tradycyjną, pisemną czy osobiście w instytucjach przyjmujących wnioski, czy też nadać pocztą. Wnioski złożone od lipca do końca września będą z wyrównaniem od 1 lipca, natomiast wnioski złożone po 30 września, czyli październik i wyżej, nie będą wyrównywane, tylko będą przyznawane za dany miesiąc konkretnie złożenia takiego wniosku. Dodajmy, że nowy okres świadczeniowy programu Rodzina 500+ będzie trwać od 1 lipca 2019 roku aż do 31 maja 2021. Oznacza to, że rodzice
Polsce nie będą musieli składać wniosków w 2020 roku. Piątkowy wieczór podczas dorocznej gali biznesu w hotelu Caro już po raz 23 wręczono wyjątkowe statuetki, granitowe tulipany. Przed kapitułą stanęło kolejne trudne zadanie, bowiem wszyscy zgłoszeni kandydaci w ramach podejmowanych działań zasługiwali na najwyższe wyróżnienie. Mamy dwa etapy w konkursie. Ten pierwszy etap to jest zgłaszanie się firm. Firmy mogą same się zgłaszać. Są też zgłaszane przez członków kapituły. Posiedzenie kapituły pierwsze zatwierdza firm, nominacje, przepraszam, zatwierdza zgłoszenia, które wpływają do izby. Kapituła przyznaje nominację. Było 20 firm nominowanych w 6 kategoriach. Firma mała, firma średnia, firma duża, inwestycja roku, produkt roku i debiut. Chcemy budować jakość tej nagrody, tak żeby też nie było, że jest kilkanaście granitowych tulipanów każdego roku. Każdy głos, bo było ich 13, głosowanie było tajne. Mieliśmy oczywiście pewne kryteria, które były zapisane w regulaminie, natomiast te wizyty w tych firmach naprawdę bardzo nam pomogły. Natomiast też ostatnie posiedzenie kapituły, które trwało praktycznie 3 godziny, dlatego że musieliśmy wszystkie te wizytacje omówić, też były taką wykładnią do tego, na kogo zagłosować. Tutaj nie ma wygranych i przegranych. Oczywiście tych granitowych tulipanów jest tylko 6, natomiast ja im przede wszystkim życzę wytrwałości, dlatego że biznes jest trudny. Wszystkie firmy tak naprawdę w moim odczuciu mogłyby otrzymać tego granitowego tulipana. Może zdradzę trochę tajemnice, o których może wszyscy nie wiedzą, jeśli chodzi o nawet członków kapituły. My nawet do rozdania nie wiemy poza prezesem i panią Ulą Miśkiewicz. Nie znamy do końca wyników. Bardzo się cieszę, że mam możliwość odwiedzać inne firmy, innych przedsiębiorców, dużo lepiej zorganizowanych, mających dużo większy kapitał i myślę, że to jest dla mnie osobiście wartość dodana, będąc członkiem kapituły. I naprawdę bardzo chciałbym podziękować za każdą rozmowę z każdym przedsiębiorcą. Natomiast bardzo się cieszę, że jest tak dużo nowych, też innowacyjnych firm z nowymi pomysłami, które rzeczywiście na tym rynku naszym wszystkich przedsiębiorców stanowią dzisiaj już bardzo ważną wartość. Mazowsze jest przede wszystkim świetnie położonym centralnym regionem. Radom jest miastem drugim co do wielkości. Radom tworzy również świetne warunki dla przedsiębiorców. Miałem w tym swój mały udział jako wiceprezydent. Dzisiaj jest to kontynuowane. Gratuluję serdecznie tym wszystkim nominowanym i wszystkim, którzy uzyskali granitowe tulipany, bo to jest zawsze oczywiście wyróżnienie. Otrzymała Pani wyróżnienie w kategorii firma duża. Czy było to dla Państwa zaskoczenie? Troszeczkę tak, ponieważ nie wiedzieliśmy, że jesteśmy w ogóle nominowani i nie wiedzieliśmy, że dostaniemy nagrodę. Dlatego może troszeczkę jestem stremowana, bo nie spodziewałam się takiego wyróżnienia, ani Pan Prezes też. Także jesteśmy tym bardziej dumni, że ktoś nas dostrzegł na rynku i naprawdę to jeszcze dopinguje nas do lepszych działań. Wywodzimy się z firm szkoleniowych. Pracowaliśmy w tych firmach, więc w pewnym czasie doszliśmy do wniosku, że możemy zacząć działać coś na swój rachunek, a było to 17 lat temu, także ta koniunktura i te czasy były zupełnie inne. Stąd też narodził się pomysł. Nie spodziewałem się wyróżnienia i statuetka granitowy tulipan,
jest dla nas bardzo, bardzo ważne, bo kapituła jest naprawdę tutaj bardzo obiektywna. Jest to głosowanie tajne, także jest to dla nas bardzo, bardzo duże wyróżnienie, z czego bardzo się cieszymy. Duże zaskoczenie, nie spodziewaliśmy się. Sercem tej restauracji, sercem generalnie są dwie siostry, które tak naprawdę budują tą restaurację. Jest nas czwórka współwłaścicieli, natomiast to one są sercem tej restauracji. Żelki, które są wzbogacone o minerały i witaminy, które są odpowiednie dla kobiet w ciąży. Robiliśmy kilka podejść do wprowadzenia produktów wcześniej, jednak bardzo zależało nam na jakości. Od samego początku stawiamy nacisk na jakość, dlatego 3 razy opóźnialiśmy wprowadzenie produktu na rynek i Herker Panda miała swoją premierę w zeszłym roku. Muszę przyznać, że to jest ogromne wyróżnienie. Mam aż ciarki trochę na skórze. Według mnie to jest bardzo dobrze, że takie że są takie imprezy. Mobilizują nas wszystkich do tego, żebyśmy pracowali coraz lepiej. Oddani dla środowiska, oddani dla klientów, żebyśmy mogli budować markę swoich firm. Jest możliwość rozwoju u nas. Jeśli ktoś jest na tyle operatywny, można uzyskać środki unijne do rozbudowy. Rynek, jeśli ktoś ma dobry produkt, to rynek lokalny też jest dobry. Dla mnie ta gala jest osobiście bardzo dużym wydarzeniem. Jesteśmy bardzo młodą firmą, krótko działającą na rynku. I sama nominacja jest dużym zaskoczeniem i zaszczytem jednocześnie, że możemy znaleźć się w tak wyjątkowym gronie. My dzięki takim konkursom jesteśmy w stanie pokazać, że transport można prowadzić bardzo innowacyjnie. W zeszłym roku udało nam się wygrać w kategorii debiut roku i już po tym roku, który upłynął, jak najbardziej potwierdzam to, że dla przedsiębiorców jest to szansa na pozyskanie nowych kontaktów, jest to jak najbardziej szansa na to, żeby jakby zwiększać możliwości swoich usług, żeby pozyskiwać nawet nowe osoby do zatrudnienia. Jest wiele korzyści, które idą. Przede wszystkim są to działania PR-owe. Według mnie laureaci dzisiejszej gali biznesu zasłużenie otrzymali swoje nagrody i jestem w tym jak najbardziej zgodny. Myślę, że za rok również tutaj się pojawię. Czego możemy życzyć radomskim przedsiębiorcom, firmom, które zostały nominowane, ale również tym, które dzisiaj odebrały tą wyjątkową nagrodę, którą jest granitowy tulipan? No każdej firmie życzę oczywiście rozwoju. Dzięki właśnie tym przedsiębiorcom możemy tak naprawdę wszyscy lepiej zarabiać, żyć w lepszym otoczeniu i to oni tak naprawdę są bardzo istotnym elementem. Ja życzę przedsiębiorcom coraz mniej trudnych chwil, jasnych, klarownych celów. Zawsze życzę przedsiębiorcom jednego. Znaczy życzę przedsiębiorcom tego, aby politycy nie przeszkadzali im w ich pracy, bo świetnie sobie radzą, a raczej starali się ich wspomagać niż przeszkadzać. To jest zapowiedź do programu Wyszukani. Już dziś o godzinie 17.45 na kanale 828 sieci kablowej Wektra oraz na stronie internetowej www.zebra.tv moim i Państwa gościem będzie Piotr Kusyk, instruktor terapii uzależnień. Witaj Piotr. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Sylwio. Piotr, jak wygląda przemiana osoby uzależnionej w trakcie terapii? To jest coś niesamowitego i każdemu polecam taki widok. Z osoby, która tak właściwie nie ma żadnej nadziei, która wygląda na bardzo być może zaniedbaną, po już naprawdę paru tygodniach widać niesamowite efekty i wypełnia się twarz, widać taki błysk w oku, ale słychać też tak jakby odzyskane szczęście i wiarę, taką nadzieję być może na lepsze jutro. A pamiętajmy, że jutro jest zawsze wolne od błędów.
o problemach związanych z chorobami, z uzależnieniami, o formach pomocy i terapiach, z jakich można skorzystać, już dziś w odcinku w programie Wyszukani o godzinie 17.45 na kanale 828 w sieci kablowej Elektra oraz na stronie internetowej www.zebra.tv. Serdecznie zapraszamy. Zawsze świeże, zdrowe owoce i warzywa, przywożone codziennie prosto od lokalnych producentów. Giełda Rolna w Radomiu, ulica Lubelska 65. Zapraszamy codziennie 24 godziny na dobę. Uwaga, Giełda Rolna czynna także w niedzielę, wolne od handlu. Leclerc. Herbata ekspresowa Lipton 50 torebek 6,99. Płyn do płukania 1 sztuka 10,49. Lody Gulliver 120 ml złoty 99. Leclerc. Wkręć się w kranówkę. Pij zdrową wodę prosto z kranu. Wodociągi miejskie w Radomiu. Czwartek w Radomiu słonecznie, ale mniej upalnie. Na termometrach 24 stopnie. Ciśnienie wyniesie 1017 hektopaskali. W piątek podobna aura. Synoptycy przewidują opady deszczu. Termometry wskażą 22 stopnie. Na barometrach 1019 hektopaskali. W sobotę słonecznie, ale już bez opadów deszczu. Na termometrach do 23 stopni. Ciśnienie bez zmian.